hej, hej, witam wszystkich dzisiaj serdecznie. Dzisiaj jest sobotnia noc. Gramy sobie WRC4. Ze mną jest także Rufi, który będziemy grali sobie teraz akurat Włochy, Italii. Mam nadzieję, że swoją wiedzą coś tam opowie wam, jak to jest o rajdach i tym wszystkim. I zaraz się z wami przywita. Więc ja oddaję głos jemu. Witam wszystkich serdecznie. Tradycyjnie mam zaczynać następny rajd. Następnym rajdem jest Włochy. Czyli rajd Sardynii. Rajd Sardynii, czyli wyspa nieopodal Włoch. Rajd szutrowy. Mówiłeś, żebym opowiedział coś o rajdach. No, z takich ciekawostek świata rajdów. W przyszłym sezonie ja obserwuję, co prawda, rozgrywki rajdowe w WRC, całe mistrzostwa świata, które się odbywają gdzieś tam. Widzę wszystko, co się dzieje w przyszłym sezonie. Całkiem nowe modele samochodów, całkiem nowe... nowe konstrukcje. Mający po 400 koni mechanicznych, także... Wielkie zmiany. Co ostatnio zaobserwowałem, obserwując relacje z rajdu? Kierowcy, którzy się gdzieś rozbili na trasie, tak powiem, nie licząc się w ogólnej klasyfikacji, jadą później w systemie Rally 2. Rally 2, czyli gdzieś tam ich wypadki, ich straty czasowe nie są zapisane, ale są gdzieś tam później podliczane, ale chodzi o to, że są liczeni tak jak normalni kierowcy, którzy jadą w rajdzie i właśnie tak jak teraz, gdzieś będę, na pewno byłbym w tym Rally 2. Co ty pierdolisz? No tak, no, no jest coś takiego. Ty się śmiejesz. Ale też coś nie wiem, żeby było Rally. Od razu, co mi się nasuwa na myśl, że ten rajd mi przypomina rajd Argentyny. Fajne szutry, ale dużo zakrętów. To na pewno. Dużo ostrych zakrętów. Gdzieś tam ten palec cały czas przygotowany na przycisku hamulca ręcznego. Oh fucking shit. Right five, you okay? Then head in left, handbrake. And head in right, handbrake. Left four, up into right three, bend in... No, już widzę po pierwszym odcinku, że rajd nie będzie należał do najłatwiejszych. Ale postaram się odrobić tą stratę, którą narobiłem, bo narobiłem tej straty dużo. Nie drugim, ale trzecim, bo zmieniamy się co... To odcinek, także no... Tak mówię, szansa rehabilitacji jest co drugi. O, fuck. Raz, że rozwaliłem, czas nie za dobry.
Drugie miejsce. To jest dobre. Nieźle. To jest dobre miejsce. To jest bardzo dobre miejsce, to więc... Ja tam nie mówię, że nie. Bo to jest bardzo dobre miejsce. Drugie miejsce jako na pierwszym odcinku. Jako... grę... którą... graliśmy niedawno. To jest duża różnica. No to jedziemy dalej. Bardzo jest podobno do Grecji. No. A jeszcze do Argentyny, przepraszam bardzo. Próbuję to jakoś pojechać dobrze. Ja wiem, że tam Rupiego trochę zdekoncentrowałem. Ups. Piąty. Ja co mi jak lubię grać trochę ciszy. Nie opowiadając o jakichś rajdach albo coś w tym rodzaju, bo ja sobie ostatnio w rajdach to jestem ciemna masa. Duża ciemna masa. Bo nie oglądam. Ani się tym nie interesuje. Ale lubię takie gry. Ups. On nie pójdzie mi w tym rajdzie w ogóle. Dobrze. To same co Haugry. Nieudany rajd. Ja pierdolę. No niestety. Słabo mi poszło. Bardzo słabo. Ojej. Minuta. Dobra. Oj. 2 minuty 40. Dziwne, że byłem na drugim miejscu, jak zajmowałem kurde 9. To jest bardzo dziwne. Dobra, ucinając zgadkę, a świadczy o tym, że nikt się tu nie radzi, nawet przeciwnicy komputerowi. Gdzieś tam będąc na tym pierwszej dziesiątce... Boże. Już? Czy nie?
Dobra, nic więcej raczej nie naprawimy. Mamy co prawda 16... 4 minut. Okej, nic. Auto dosyć mocno zdezelowane. Raj trudny. Odcinki niezbyt długie, co prawda. Postaram się urwać te 3-4 sekundy. Na naszą korzyść, rzecz jasna. Czy asekurancka jazda da mi te 3 sekundy, 4? O tyle gdzieś tam nam brakuje. No raczej nie. Też gra jest tak nieprzewidywalna, niby te odcinki są trudne, bo są. Right. Ogólnie moim zdaniem odcinki i rajdy są tak ułożone, że są coraz trudniejsze. Im dalej brniemy w ten sezon, tym to jest coraz trudniejsze, bo... W tych poprzednich rajdach gdzieś tam można było zrobić tę przewagę na odcinkach. Tak tutaj no już nie bardzo. No okej. Właśnie na tym, mi się wydaje, najkrótszych odcinkach można coś zdziałać. Aj! Zawsze dla mnie każde takie otarcie się o bariery, to jest dla mnie to jest strata czasu. Takie może... No, a przypadkiem... Hello. Takie uderzenie. No, gdzieś to... Margines błędu jest mały. Aj, strasznie dużo nawrotów. Trzeba to ogarnąć. Palec cały czas przygotowany na hamulcu ręcznym, że tak powiem. Dobra. Za późno, ale dobra, ogarnięte. Kilka udanych nawrotów potrafi zrobić nawet tutaj sekundę półtora gdzieś tam urwać do czołówki. Dobra, zobaczmy jak będzie to wyglądać na mecie. Może uda się urwać te półtora sekundy. Udało się urwać 10 sekund. Hello, do widzenia, dziękuję. 10 sekund to jest dużo. Bo 7 przewagi, nie? 7 przewagi mamy. Ja spróbuję jakoś pojechać jak najlepiej trochę. Nie powiem, że nie, bo będę próbował jak najlepiej pojechać, po prostu. I... Żeby tego nie utracić. Left 3 is the hairpin right, handbrake. Left 4 is the hairpin left,
trochę za szeroko, żeby przyszło. Próbujemy, próbujemy. Jedziemy sobie. Niestety, na sorry, ropi. No coś mi nie idzie dzisiaj. Słabszy dzień mam. Bardzo słabszy dzień. Ale i tak jesteśmy na pierwszym miejscu. Słabszy dzień mam. Martwią mnie te wyniki, martwią mnie te zniszczenia. O. No właśnie, grubo. Karoseria Tiul to się ominie, ale skrzynia biegów i skrzynia... Skrzynia biegów i karoseria, okej. Okay. Damy radę. Asekurancko do celu, na łoni sam. Zostało 5 km, dosyć długi odcinek. Jak na ten rajd? Dłuższy. Chyba najdłuższy, nie? Tak, bodajże najdłuższy, także wszystko w moich rękach. Palec mnie napierdziela, dłoń mnie cała napierdziela, nie wiem od czego, kuźwa. Jeśli ta kontuzja się odnowiła. Careful, then hairpin right, handbrake, drop outside, left side,
No, no otwarty w przestrzeniach, silne zakręty, hello, to jest klucz, ale... Ale przy tak długim odcinku, no nie ma miejsca na takie błędy. Dobra. Ten błąd ustawia mi cały odcinek, że muszę gonić. No właśnie. Tylko że można właśnie dużo tu nadrobić dobrymi, że tak powiem, manewrami. Tym złym manewrami można się albo montować barierkę, albo w ogóle wylecieć. No właśnie. Albo kuźwa w ogóle wylecieć z trasy. Hello. O, taki nawrót tam prosiłem. Kurwa, nie udało się. Kuźwa, nie udało się. No dobra. Sekwencja szybka, sekwencja wolna, dużo nawrotów. Trzeba to przeżyć, nie patrząc na wyniki. Gdzieś tam ostatni odcinek też będzie nas zweryfikował. Auto na pewno nie jedzie tak jak powinno, bo gdzieś tam uszkodzenia mają wpływ na moc, na prędkość maksymalną, na przyspieszenie. No ale okej. To nie oznacza, że muszę robić takie akcje, tak? Rozwalać go jeszcze bardziej. No fuck! No fuck! No właśnie, jeden taki wyjazd, wypadek i ci ustawia cały... To jest split, odcinek w ogóle. No uderzyłem w liście wystające z tego drzewa. Kuźwa! Spokojnie. No nie, nie może być. Za szybko. Znaczy się za szybko, za wolno, ale ja reaguję. O, teraz pięknie. Ojej. Teraz tak. Szybciej, obracaj. Trudny rajd, mega trudny rajd. Ja mi się wydaje w ogóle te difficulty wzrasta jak idziemy, brniemy w ten sezon, tą karierę dalej. To wyżej. No tak, to te rajdy są odcinki coraz trudniejsze, nie? Wow. Ale ścięło, nie wiem co się dzieje, dobra, spoko, nie ma problemu. Ale miałem przewagę na tym splicie. Ale miałem przewagę, gdyby nie ten wypadek, to tym ostatnim miałbym pierwsze miejsce. Ale nie będę, bo będę gdzieś trzeci, czwarty. No. Left 3, ale cały czas przycisk na hamulce ręcznym. Muszę to... Kurka wodna, czemu? Za mocno.
Jaś ta fizyka mnie tu zgubiła. Nie, no wcisnąłem gaz, dobra, wyjechałem, hello. No dobra, spoko. Będzie pierwsza może dziesiątka. Nie zdenerwujcie się, ja tylko tak krzyczę. Hello. Logi. Oh baby. Nieźle. Jest dobrze. Jest dobrze. 5, no prawie 600. Te przycinki to ja nie wiem, od czego są. Ponieważ... ponieważ... ja swój monitoring mam. I na przykład mi pobiera tylko 4 ramy. 4 giga. 16. CPU... czyli procesor obciążony jest maksymalnie 20-30%. I nie wiem od czego to jest. Ani temperatura, ani nic. I od góry. Nie wiem. Ale próbujemy. Zabójstwo na ostatnim odcinku. Chuja. To nie chuj. I pierwsze raczyliśmy. 6 minut, 6 sekund mieliśmy przewagi na Sebastiana lewem. Udało się nam. Kolejne punkciki, kolejny ten. No to rajd dwóch, udało się nam. Jako tako nam przejechać się. Trudnymi nerwami, jak to się mówi. Innymi rzeczami. Bo to były nerwy. No nie oszukujmy się. Bo chcieliśmy jak najlepiej wypaść. Dobra, to już wam nie będę pokazywał, bo to się nie opłaca. No i okej. Daliśmy pierwsze miejsce. Więc ja się z wami żegnam. Także Rufi się z wami będzie żegnał. Na razie do następnego. No właśnie. Więc
Mam nadzieję, że niedługo ją. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał. Pa, pa.